Cześć, nazywam się Arlena Witt, a to podcast Po cudze mówi, gdzie w każdym odcinku opowiadam o jednym filmie, z którego uczę angielskiego. Są tu najbardziej znane i kultowe cytaty, wyrażenia, które przeszły do języka codziennego, ale i sporo wyrażeń przydatnych na co dzień i nowych słówek wychwyconych z dialogów. Jeśli chcesz, możesz robić notatki, ale nie musisz. Na koniec będą też ćwiczenia z wyrażeniami do powtarzania na głos, więc jeśli słuchasz tego przy innych ludziach, uprzedź ich, że będziesz gadać do siebie. Albo nie uprzedzaj. Niech się sami przekonają, że skoro mówisz do siebie, to znaczy, że rozmawiasz z kimś inteligentnym. Zaczynamy. Poprzedni odcinek podcastu też był o filmie z roku 88 i też o policjancie. Wprawdzie Naga broń to była komedia, a tu przy filmie, o którym dziś opowiem, bardzo nie chciano, by widzowie pomyśleli, że to komedia, bo wtedy grający główną rolę Bruce Willis znany był właśnie z roli komediowej w serialu Na wariackich papierach. Angielski tytuł Moonlighting. Równocześnie grał w serialu w czasie, gdy powstawał film, ale tak się złożyło, że jego partnerka serialowa Cybill Shepherd akurat zaszła w ciążę i serial i tak musiał przerwać produkcję na prawie 3 miesiące, więc w tym czasie Willis zagrał tu. Nawet plakat filmu z początku ukazywał budynek, a nie wizerunek aktora i dopiero po sukcesie kasowym zmieniono go na twarz Bruce'a Willisa. A widzowie w kinach, którzy oglądali zwiastuny, śmiali się z wyboru Willisa na bohatera filmu akcji, bo w latach 80. typowy bohater był mięśniakiem. Wtedy były popularne filmy z Sylwestrem Stallone, Arnoldem Schwarzeneggerem. Ciekawe jest to, że wszyscy trzej aktorzy się znają, nawet założyli razem sieć restauracji Planet Hollywood i obaj są też wspomniani w filmie, bo o Stallone wprawdzie jako Rambo mówi ta scena. But you have me at a loss. You know my name, but who are you? Just another American who saw too many movies as a child. Another orphan of a bankrupt culture who thinks he's John Wayne, Rambo, Marshall Dillon. Tu przy okazji mamy wyrażenie you have me at a loss, czyli jestem w rozterce, a Schwarzenegger wymieniony jest wprost z nazwiska. They got missiles, automatic weapons and enough plastic explosives to orbit Arnold Schwarzenegger. They're down to 9 now, counting the skydiver you met. Tutaj mamy też czasownik orbit, czyli tak jak orbita, ale w postaci czasownika znaczy to wysadzić w orbitę albo wysadzić w kosmos. I skydiver to jest spadochroniarz. Z początku tu w scenariuszu John McClane, czyli główny bohater, miał być kolejnym mięśniakiem. Ale reżyser stwierdził, że znudziły go już takie postacie, więc scenariusz przepisano tak, żeby bohater był raczej przeciętniakiem, który przypadkiem i niechętnie znalazł się w tej sytuacji, a uratował wszystkich tylko dlatego, że był ich jedyną nadzieją. Scenarzyści dodali też sporo kwestii komediowych po to, żeby lepiej dopasować dialogi do wizerunku Bruce'a Willisa. I przy okazji wam powiem, że za tę rolę Willis otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5 milionów dolarów, co wtedy było kwotą niespotykaną. Z miniatury czy tytułu tego odcinka już wiecie, o jakim filmie mówię. Chodzi o Die Hard, który znamy w Polsce jako Szklaną pułapkę. Bardzo ciekawy jest to tytuł, już o nim wam opowiadam. Po angielsku Die Hard dosłownie znaczy umieraj twardo albo umieraj trudno. I ten tytuł miał się odnosić do tego, że główny bohater jest twardzielem. I też do tego, że trudno było zabić jego i jemu trudno było zabić terrorystów. Jest też taki rzeczownik. Die Hard, który zapisujemy z kreseczką, czyli łącznikiem albo dywizem. I jest to ktoś, kto się nie poddaje. Być może ten tytuł miał również do tego nawiązywać, chociaż oryginalny tytuł zapisujemy jako dwa oddzielne słowa, więc ewidentnie jest to czasownik. To wyrażenie występuje też w przysłowiu Old Habits Die Hard. Można je przetłumaczyć jako dawnych nawyków trudno się pozbyć. No a co z tym polskim tytułem? Jak wiemy, został on przetłumaczony jako Szklana pułapka i jest to tytuł wymieniany zwykle na pierwszym miejscu, gdy mowa o źle przetłumaczonych tytułach filmowych. Czy to jest na pewno taki źle przetłumaczony tytuł? Zastanówmy się. Wyrażenie Die Hard trudno przetłumaczyć na polski. Tak, żeby było zgrabne, dobrze oddawało treść filmu, było może jeszcze jakimś nawiązaniem, takim, o jakim myśleli też twórcy. Więc jak byśmy powiedzieli, umieraj twardo?
albo Umieraj trudno, albo Trudna śmierć. Ten tytuł niewiele nam mówi o tym, co zobaczymy w filmie. Natomiast Szklana pułapka mówi nam bardzo dużo. Co jest tą pułapką? Pułapką jest budynek, czyli szklany biurowiec nazwany Nakatomi Plaza, który tak naprawdę jest biurowcem należącym do firmy Fox, czyli wytwórni, i w rzeczywistości nazywa się Fox Plaza. W czasie produkcji filmu jej nazwa brzmiała 20th Century Fox, a dziś wokół budynku obowiązuje zakaz fotografowania z uwagi na duże zainteresowanie turystów. A dlaczego szklana pułapka? I've got 100 people down here and they're covered with glass. Glass? Who gives a shit about glass? Niby kogo obchodzi szkło, bo who gives a shit to jest kogo obchodzi, może gówno kogo obchodzi, tak dosłownie. No i jeszcze potem motyw szkła wykorzystany był ponownie. Shoot the glass. Te kwestie wypowiada Hans Gruber, czyli czarny charakter z filmu. W tym momencie Hans wiedział już, że John McClane porusza się boso po budynku, a widok, jak John wyjmuje sobie ze stopy odłamki szkła, nadal boli tak samo. Tak naprawdę jednak w tych scenach Bruce Willis miał na stopach specjalne gumowe buty, które miały wyglądać jak gołe stopy, dlatego wydaje się czasami, że jego stopy są większe, za duże, kiedy chodzi boso po szkle. Jak wiemy, powstało jeszcze kilka innych filmów z tej serii, no i pozostałe nie działy się już w szklanych biurowcach, więc tłumaczenie Szklana pułapka 2, 3, 4 i tak dalej w żaden sposób nie odnosi się już do scenariuszy tych kolejnych filmów, jest po prostu kontynuacją serii. Więc no tutaj rzeczywiście wpadliśmy trochę w pułapkę. No ale nie mogliśmy przewidzieć, że powstaną kolejne filmy z serii. W latach 80. nie było za dużo tytułów filmowych, z których powstawały serie. Zwykle były to właśnie filmy akcji, w których występowali mięśniacy. Dlatego mieliśmy Rambo 1, 2, 3, 4 i 5, Rocky 1, 2, 3, 4, 5, oba zresztą z Sylwestrem Stallone, Terminator 1, 2, później 3, dużo później. Ale pozostałe filmy raczej powstawały jako samodzielne historie. Można by się zastanawiać, czy ten film uznać możemy za film świąteczny. Wytwórnia 20th Century Fox oficjalnie uznała film za świąteczny, kiedy wypuściła jego reedycję w 30. rocznicę powstania filmu i opisała go właśnie jako The Greatest Christmas Story Ever Told. Wśród fanów jednak nadal trwa spór. Czy można ten film uznać za świąteczny, czy nie? Jakie są tam motywy świąteczne? No cóż, akcja dzieje się w Wigilię, na biurowej Wigilii, czyli na imprezie firmowej. No i film kończy się też świąteczną piosenką. Jest ich zresztą w filmie całkiem sporo. Sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy waszym zdaniem jest to film świąteczny, czy nie? Na pewno nie jest to typowa świąteczna historia, po prostu akcja filmu dzieje się w okolicy świąt. Ale czy to sprawia, że film jest świąteczny? Sami zdecydujcie. Film pochodzi z roku 88, ale w Polsce premiera odbyła się w październiku 89. Tak, to były jeszcze te czasy, kiedy amerykańskie filmy docierały do nas z wielomiesięcznym opóźnieniem. No i nie wiem, czy wiecie, że Szklana pułapka to film, który był nominowany aż do 4 Oscarów w 89 roku za kategorie techniczne, czyli dźwięk, montaż, montaż efektów dźwiękowych i za efekty wizualne. Natomiast sama historia jest adaptacją książki Roderika Thorpa, Nothing Lasts Forever. Dosłownie nic nie trwa wiecznie, a właściwie gdy w 92 roku wyszło polskie wydanie książki, zmieniono jego tytuł właśnie na Szklana pułapka. Tylko że w książce akcja trwała 3 dni, a w filmie dzieje się w jedną noc. Reżyser się zainspirował szekspirowskim Snem nocy letniej, więc zmodyfikował trochę tok wydarzeń. I nie jest to jedyny klasyczny akcent w filmie, bo w kilku scenach, szczególnie tych, w których widzimy złoczyńców, słyszymy odę do radości. Jest ona swego rodzaju ich motywem muzycznym. Najpierw Hans nuci ją w windzie. A potem słyszymy ją już w pełni w wydaniu orkiestrowym, gdy otwiera się sejf. Kompozytor filmu, Michael Kamen, chyba wymawia się jego nazwisko, nie mam pewności, może Kamen, z początku uważał to za świętokradztwo, żeby to Beethoven wybrzmiał w filmie akcji.
Ale ostatecznie jednak się na to zgodził, ponieważ reżyser McTiernan przypomniał mu, że Oda do radości była również motywem w scenach przemocy w filmie Mechaniczna pomarańcza Kubricka. A ponieważ Kamen jest fanem Kubricka, no to w końcu na to przystał. Ciekawostką jest też to, że podczas produkcji filmu autor zdjęć, Jan de Bont, utknął w windzie i było to dla niego inspiracją do sekwencji początkowej w filmie Speed z 1994 roku, o którym na pewno wam tu kiedyś jeszcze opowiem, bo on ten film wyreżyserował i o którym potem mówiono, że to taka szklana pułapka w autobusie. To też między innymi świadczy o tym, jakim kultowym filmem stała się Szklana pułapka. Wiele kolejnych filmów akcji powstających w kolejnych latach właśnie tak opisywano. To jest taka szklana pułapka w autobusie, a to jest taka szklana pułapka dla dzieci, a to jest taka szklana pułapka tylko w samolocie. Łatwo było zrozumieć od razu, o co chodzi. Odniesień do szklanej pułapki w popkulturze są dziesiątki, jeśli nie setki. Jeśli oglądacie na przykład serial Brooklyn Nine-Nine, to tam główny bohater, czyli Jake Peralta, ma obsesję na punkcie filmu Szklana pułapka i uwielbia Johna McClane'a. I tutaj, spoiler alert, nawet swojemu synowi daje na imię Mac, ponieważ jest to właśnie zdrobnienie od McClane. Znane cytaty. Pewnie doskonale wiecie, jaki jest najbardziej znany cytat z filmu. O właśnie ten. Yippee-ki-yay, motherfucker. Co znaczy yippee-ki-yay? Oczywiście to właśnie ten film rozsławił ten okrzyk, ale on istniał wcześniej w języku angielskim. To nie jest coś wymyślone tylko na potrzeby filmu. I on ma dwa znaczenia. Bo może wyrażać radość, czyli jest odpowiednikiem hura, ale może też znaczyć uważaj, czyli żeby kogoś przed czym ostrzec. I ciekawe jest to, że hura to okrzyk radości, podobnie jak yippee-ki-yay, więc może to nawiązanie do Ody do radości, którą czasem słyszymy w warstwie muzycznej filmu. Taka niby radość, a niby przemoc. O co tu chodzi? Znanym cytatem jest też wypowiedź żony Johna McClane'a. After all your posturing, all your little speeches, you're nothing but a common thief. Szczególnie chodzi tu właśnie o tę końcówkę, czyli you're nothing but a common thief. Nothing but to tylko albo jedynie, a common thief to zwykły albo pospolity złodziej. Jedną z najbardziej znanych scen w filmie jest scena bez dialogu, a mianowicie ujęcie, w którym Hans spada, wypada z okna budynku i spada w dół, no, ku swojej zgubie oczywiście, a po tym słyszymy... Well, I hope that's not a hostage. Hostage to oczywiście zakładnik. No i nie wiem, czy to jest bardzo kultowe, ale dosyć nietypowe dla filmów tamtych czasów, że dwaj główni bohaterowie, których można uznać za partnerów walczących po tej samej stronie, czyli John McClane i policjant Al, poznają się dopiero na samym końcu filmu. Wcześniej są tylko ze sobą w kontakcie przez radio i scena, w której się poznają, wygląda tak. Al is my wife, Ali. Ali Gennaro. Można powiedzieć, że to pewnego rodzaju wyjątkowy bromance. Nie wiem, czy znacie to słowo. Bromance to połączenie brother i romance, czyli taka męska przyjaźń. Przydatne na co dzień. Gdy oglądałam Szklaną pułapkę po raz kolejny, czyli niedawno, przygotowując się do nagrania tego odcinka, skupiałam się oczywiście na zupełnie czymś innym, niż gdy oglądałam ją sobie kiedyś wcześniej dla rozrywki. A mianowicie skupiałam się na języku. I jest to jeden z niewielu filmów, w którym jest tyle akcji, że czasem nawet przez kilka minut nie pada ani jedno słowo. Albo pojedyncze jakieś proste bardzo kwestie, na które nie warto zwracać uwagi. Więc wiecie, że jest to nie pierwszy film akcji, który tutaj wam omawiam, ale mimo tego, że dialogów nie ma w nim za wiele, możemy się z niego zawsze czegoś nauczyć. I proszę bardzo, tu pierwszy przykład czegoś przydatnego. On behalf of the Chief Executive Officer Mr. Ozu and the Board of Directors, we thank you one and all and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Chief Executive Officer to wyrażenie, od którego skrótem jest CEO, które coraz częściej słyszymy też w Polsce. Nawet gdy opisujemy czyjeś stanowisko w firmie, mówimy, że to jest CEO firmy takiej i takiej. Trochę mnie dziwi używanie tego skrótu po polsku, ponieważ mamy świetne słowo, które właśnie oddaje znaczenie tego wyrażenia, a mianowicie jest to prezes. Dokładnie moglibyśmy powiedzieć, że to dyrektor wykonawczy, ale prezes jest krótkie, proste i moim zdaniem wcale nie jakieś oldschoolowe ani niemodne. Także nie wiem, dlaczego używa się CEO zamiast prezes. Może po prostu jest to kwestia mody. Mamy tutaj też wyrażenie Board of Directors.
czyli zarząd. Chestnuts? Rudolph and Frosty? Any of these things ring a bell? O, proszę bardzo. I tutaj kilka rzeczy związanych właśnie ze świętami. Chestnut to kasztan, a Rudolph, no to wiadomo, znany renifer. Mamy tutaj jeszcze pytanie. Any of these things ring a bell? Można czasami po prostu zadać samo ring a bell, czyli czy coś ci to mówi. W pełni to pytanie brzmiałoby does it ring a bell? Actually, I was thinking more of mulled wine and ice age brie. And a roaring fireplace. You know what I'm saying? Mulled wine, zapisane mulled, to grzane wino. Aged to dojrzały, kiedy mówimy akurat o serze, bo to słowo można różnie rozumieć. No i takie powiedzonko, you know what I'm saying? Czyli kumasz? Ginny, it's 5:40. Go join the party, have some champagne. You're making me feel like Ebenezer Scrooge. Thanks a lot, Miss De Niro. Do you think the baby can handle a little sip? That baby's ready to tend bar. Ebenezer Scrooge to kolejne nawiązanie do Bożego Narodzenia, ponieważ jest to imię i nazwisko głównego bohatera opowieści wigilijnej Dickensa. Jest to zamknięty w sobie skąpiec, który nie lubi ludzi ani świąt Bożego Narodzenia. Mamy tu jeszcze słowo sip, które oznacza łyk. I tu warto wspomnieć, że jest to wypowiedź kierowana do postaci o imieniu Ginny. Ginny jest w ciąży, a dziś wiemy już, że żadna ilość alkoholu nie jest wskazana dla kobiet w ciąży, więc ewidentnie jest to film z poprzedniej epoki, jeśli chodzi o wiedzę medyczną, przynajmniej dotyczącą ciąży. No i jeszcze mamy tutaj wyrażenie tend bar, które oznacza obsługiwać bar i to właśnie od niego pochodzi słowo barman, czyli bartender. And no snooping around the house looking for presents. Snooping around the house? Snoop to szperać, albo jeśli jesteście ze Śląska, znacie słowo sznupać, które też oznacza właśnie szperać albo szukać czegoś. Od czego pochodzi słowo Hasio sznupek, które bardzo lubię. Właśnie w Gwarze Śląskiej hasiok to śmietnik, sznupać to szperać albo szukać, więc Hasio sznupek to osoba, która grzebie w śmieciach. What would I do without you, Paulina? What would I do without you, czyli co bym bez ciebie zrobiła? Ciekawe jest to, że tutaj nasza bohaterka zaraz po wypowiedzeniu tej kwestii odkłada słuchawkę telefonu. Bardzo filmowo, w ogóle się nie żegna. Nie mówi bye, nie mówi thank you, ani nie wiem, wrócę do domu za godzinę. Po prostu zadaje pytanie retoryczne i się rozłącza. Tak to się robi w filmach. I'm here to see Holly McLean. Just type it in there. Tutaj na ekranie widzimy napis Nakatomi Plaza. Touch screen to start directory. Cute toy. Directory to jest katalog, natomiast cute to fajny. To jest słowo, które może między innymi zastąpić słowo nice, jeżeli czujecie, że go czasami nadużywacie. O tym mówiłam w Po cudzemu na YouTubie w odcinku 266. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że o ile dla was oglądających ten film dziś nie jest to niczym nadzwyczajnym, no to w latach 80. nie było po prostu czegoś takiego jak ekrany dotykowe. To był wynalazek na miarę latającego samochodu. W Polsce w tym czasie nie było nawet bankomatów i dopiero wchodziły na rynek telewizory z pilotem. To był szczyt techniki, więc jak tutaj mamy działający faktycznie ekran dotykowy, no to musicie mi uwierzyć na słowo, że jest to coś wyjątkowego. Yeah, you have to take a leak, it'll even help you find your zipper. Take a leak znaczy odlać się. To jest dokładnie to, co myślicie, czyli iść po prostu się wysikać. Częściej mówią tak mężczyźni niż kobiety. No a zipper to rozporek albo suwak. How was it right in? Nice. I have you to thank for that? Seemed the least we could do. How was your ride in? Przetłumaczymy to jako jak droga z lotniska, bo ride in to jest tak jakby podwózka tutaj do nas, gdziekolwiek jesteśmy. Więc mimo, że w tym pytaniu nie pada słowo airport, to żeby miało to sens, tak właśnie musimy to przetłumaczyć. I the least we could do, chociaż tyle mogliśmy zrobić. It's quite a place you have here. It will be if we ever get it finished. Still several floors under construction. To jest bardzo fajne zdanie do wykorzystania i zapamiętania. It's quite a place you have here. Żeby je zgrabnie przetłumaczyć, chyba musimy powiedzieć, robi wrażenie. Bo quite a place to jest fajne biuro, albo ładny dom, albo świetnie urządzone mieszkanie. W sumie nie wiemy. Place to jest dowolne miejsce.
Najczęściej chodzi jednak o miejsce w budynku, więc będzie to czyjeś mieszkanie, czyjś dom, albo właśnie tak jak tutaj biuro, czy tam cały biurowiec. No i under construction to w budowie. Czasami to widzimy na stronach internetowych, kiedy jeszcze nie są dokończone. I właśnie, a propos tego w budowie. Wytwórnia kręciła film we własnym budynku, więc nie musieli się martwić o niszczenie cudzego mienia i mogli pozwolić sobie na bardziej spektakularne sceny akcji. Scenarzysta Jeb Stuart zwiedził budynek podczas tworzenia scenariusza i niektóre pomieszczenia oraz przedmioty wkomponował w akcję. Między innymi wózek transportowy podczas sceny bójki Johna z Karlem. Niektóre piętra były wtedy rzeczywiście jeszcze puste i niewykończone i to właśnie te wykorzystano na miejsce akcji. Zdjęcia musiały jednak się przenieść na godziny pozabiurowe, jako że pracownicy narzekali na hałas strzelaniny. A większość ujęć, strzałów i wybuchów to prawdziwa pirotechnika w budynku i wokół budynku, a nie efekty specjalne. A heck of a lot to jest właściwie to samo co a lot, czyli sporo, ale heck to bardzo potoczne słowo, więc może byśmy powiedzieli, że czegoś jest masa albo kupa. To jest chyba tak samo potoczne jak angielskie heck. Natomiast missed some to tak jakby trochę panu zostało. I o co chodzi w tej scenie? Tutaj McLean wchodzi do gabinetu Holly, czyli swojej żony, gdzie akurat jej kolega siedział przy biurku, no i ewidentnie chyba wciągał kreski, bo wyciera nos. Throw quite a party. I didn't realize they celebrated Christmas in Japan. We're flexible. Girl, how it didn't work out, so we got you with tape decks. Throw a party to zorganizować albo zrobić imprezę. Ciekawe, że po angielsku się imprezę rzuca, a nie robi, czyli make albo do. Flexible znaczy elastyczny, a tape deck to magnetofon, czyli sprzęt na taśmy. Ciekawe, ilu z was w ogóle posiada w domu coś, co może odtworzyć kasetę. It's just a small token of appreciation for all our hard work. It's a Rolex. Token of appreciation to dowód uznania. A samo słowo token może w innych kontekstach oznaczać też żeton. Is there a place where I can wash up? Wash up to umyć się, odświeżyć się. Nie chodzi tutaj o branie prysznica, tylko właśnie po prostu o odświeżenie się po podróży. Między innymi dlatego właśnie tam w tej łazience John McClane zdejmuje koszulę i widzimy go w samym podkoszulku, którym, jak się później okazuje, spędza właściwie prawie cały film, no bo to w nim biega po budynku i dlatego też jest boso, bo współpasażer z samolotu, którym przyleciał, doradził mu, że to jest fajny sposób na to, żeby się oswoić w nowym miejscu. Zdjąć buty i podwijać palce u stóp, żeby się zrelaksować. Cappy Roberts retired out here. Oh yeah? Tell me I could bunk in with him. Cappy retired, huh? Bunk in with him, albo po prostu bunk with him, to przekimać u niego albo spać z nim w łóżku nawet. Tutaj pewnie nie miał na myśli dosłownie, że będzie z nim spał w tym samym łóżku, tylko raczej, że po prostu u niego w domu przenocuje. Mr. Takagi is looking for you. He wants you to say something to the troops. Thank you. Zazwyczaj słowo troops oznacza żołnierze albo wojsko, ale tutaj chodzi o pracowników. We're in. We're in to po prostu weszliśmy. I teraz właśnie po tej kwestii następuje sekwencja wydarzeń, w których dialogów po prostu nie ma, ale właśnie w 19 minucie pojawia się wreszcie postać Hansa, którego gra Alan Rickman, a przygrywa mu właśnie wariacja na temat Ody do radości. Skąd Rickman wziął się w filmie? Wiosną 1987 roku producent Joel Silver i reżyser, czyli John McTiernan, obejrzeli spektakl Niebezpiecznych Związków, w którym Rickman grał jedną z głównych postaci. I uznali, że znaleźli swojego Hansa Grubera. Rola w Szklanej Pułapce to jego pierwsza rola filmowa, bo Alan Rickman wtedy był znanym aktorem scenicznym i serialowym, ale w filmie żadnym jeszcze nie wystąpił. Do Hollywood przyjechał ledwie dwa dni wcześniej i nie chciał, żeby jego pierwszym wcieleniem filmowym była postać negatywna w filmie akcji, więc prawie nie przyjął tej roli. W pewnym sensie słusznie, bo przez długi czas potem trudno mu było uniknąć ról czarnych charakterów, a dzisiejsze pokolenie zna go najlepiej pewnie z roli Snape'a w serii o Harrym Potterze. Where are you? I'm kicking it down the garage. What's the word with you and your lady, man? The vote's not in yet. Kick it to chillować. What's the word with, czyli a jak tam, co tam?
No i zdanie "The vote's not in yet" dosłownie znaczy "jeszcze nie zakończono głosowania". No tutaj wiadomo, nie chodziło o żadne głosowanie, tylko raczej o to, czy była żona Johna McClane'a nadal chce z nim być, pozwoli mu przenocować u siebie, czy może nie. Jeszcze nie wiemy. Law degree, Stanford, 1962. MBA, Harvard, 1970. MBA to też skrót, który często występuje po polsku. To Master of Business Administration, czyli tak jakby mistrz albo magister administracji biznesu. To są studia dla zawodowych menedżerów, które obejmują księgowość, finanse, marketing, zarządzanie, korzystanie z systemów informacji, prawo i zarządzanie zasobami ludzkimi. Czyli po prostu, jeśli chcesz zostać kiedyś prezesem czy dyrektorem, warto pójść na takie studia. One są oczywiście zwykle prywatne i bardzo drogie, no ale można powiedzieć, że jest to bardzo dobry szczebel w tej drabinie biznesowej. I'm going to count to three. There will not be a four. I'm going to count to three. Po polsku mówimy liczę do trzech, czyli po polsku mówimy tak jakby w czasie teraźniejszym, że ja już teraz liczę, a po angielsku to będzie I'm going to count, czyli policzę. Może to być zdanie, które słyszeliście jako dzieci, albo może sami czasami mówicie do swoich dzieci. No ja raczej staram się akurat tego zdania nie używać, no ale różnie to bywa, prawda? Czasami trudno się powstrzymać. We do it the hard way. Johnny, see if you can dispose of that. The hard way dosłownie znaczy w trudny sposób. Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć na polski, dlatego że jeśli użyjemy tego wyrażenia w takim zdaniu I learned it the hard way, czyli dosłownie nauczyłam się tego w trudny sposób, to właściwie chodzi o to, że nauczyłam się tego w bólach. Najczęściej miałam jakąś nauczkę, o właściwie tak, a nie, że było to po prostu najprostsze i najbardziej oczywiste rozwiązanie, czy oczywisty sposób dojścia do jakiejś tam wiedzy. Na przykład, nie wiem, dam wam taką sytuację. Jeżeli coś jest gorące i mama wam mówi nie dotykaj, bo się oparzysz, no to to jest powiedzmy ten normalny, zdrowy, łagodny sposób dowiedzenia się, że nie należy dotykać gorących rzeczy. Ale jeżeli nauczyliście się tego, dlatego że się już oparzyliście, no to to jest właśnie uczenie się czegoś w trudny sposób albo w bólach. One blood, you'll have it. But let Heinrich plant the detonators and Theo prepare the vault. After we call the police, they'll waste hours trying to negotiate and then you can tear the building apart looking for this man. But until then, we do not alter the plan. Tu mamy dość długą wypowiedź, w której znajdziemy kilka fajnych, przydatnych rzeczy. Na przykład na początku let Heinrich plant the detonators, czyli niech Heinrich założy detonatory. Słowo vault to safe, zapisywane jako vault. Tear the building apart to jest rozwalić coś na kawałki. W ogóle samo wyrażenie tear apart znaczy właśnie coś rozdzielić. Może kojarzycie to wyrażenie z piosenki Joy Division pod tytułem Love Will Tear Us Apart. No i mamy tutaj jeszcze słowo alter, zapisywane jako alter i ono znaczy zmieniać. Możecie je kojarzyć z waszej klawiatury, bo to właśnie od tego słowa pochodzi skrót alt na klawiszu. I on się tak nazywa dlatego, że jak go wciśniemy, to on zmienia funkcję innych klawiszy. Next time you have a chance to kill someone, don't hesitate. Hesitate to wahać się i rzeczywiście najczęściej używamy tego słowa w zdaniu don't hesitate, czyli nie wahaj się. Od momentu nakręcenia tej sceny, w której Bruce Willis strzela spod stołu przez blat, aktor ma niedosłuch w lewym uchu. To wynika z tego, że pirotechnikom zależało, by dźwięki strzałów i wybuchów były głośne, a same wystrzały były bardzo dobrze widoczne jako błyski. No i dźwięk tego strzału wyjątkowo był wzmocniony jeszcze przez blat, pod którym leżał aktor, i przez taką szybę z plexi, która go miała osłaniać przed odłamkami. I od tamtej pory w uchu Willis nosi aparat słuchowy. 8 Lincoln 30 to dispatch. 8L30, go ahead. Yeah, that's a wild goose chase over here at Nakatomi Plaza. Everything here is okay. Over. Dispatch to dyspozytor, a wild goose chase to, można powiedzieć, szukanie igły w stogu siana. W tej scenie dyspozytorka popełnia błąd, bo powinna coś odpowiedzieć. Szczególnie, że policjant kończy swoją wypowiedź na over. A więc tak jakby teraz twoja kolej. 4, 3, 2, 1.
Harvey, we're on the air. On the air znaczy na antenie. I tutaj znowu można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju błąd w scenariuszu, dlatego że gdy odliczamy w telewizji, to zwykle cyfry 2 i 1 nie są już wypowiadane na głos, tylko pokazywane na palcach. Well, if you mean the terrorists, sir, we don't exactly know. We haven't heard a peep from them. We haven't heard a peep, czyli ani mru-mru. Peep to jest taki dźwięk, takie pisknięcie, można powiedzieć, że taki dźwięk, który robi myszka. O, to jest takie pisknięcie, czyli ani mru-mru, ani myszka nie pisnęła. Tell me you got that. I got it. Hit your heart on channel 5. You got that znaczy nagrałeś to, czyli jakby twoja kamera to złapała. I eat your heart out, to dosłownie zjedz swoje własne serce, a właściwie albo się wypchaj, albo coś w stylu i co, głupio ci? Zwykle się to mówi po to, żeby wyrazić, że się jest od kogoś lepszym. It's obvious you're not some dumb schmuck up here to snatch a few purses, am I right? You're very perceptive. Schmuck to jest amerykańskie potoczne słowo, które oznacza głupek. Snatch znaczy zwinąć, czyli nie dosłownie na przykład dywan, tylko po prostu coś ukraść. A perceptive to spostrzegawczy. I know you think you're doing your job, John, and I can appreciate that, but you're just dragging this thing out. Drag something out znaczy przeciągać coś albo wydłużać. Well. Hans. Well. Dosłownie to dobrze. A właściwie po polsku odpowiednikiem tego byłoby no proszę. Scena, w której spotykają się John i Hans po raz pierwszy, powstała dlatego, że twórcy filmu wiedzieli, że Alan Rickman potrafi mówić z niezłym, takim wiarygodnym amerykańskim akcentem, więc może tutaj udawać kogoś innego. Po drugie, ta scena miała na celu pokazać, że to nie jest typowy film akcji, w którym zwykle między dwoma antagonistami dochodzi do walki wręcz, tylko raczej jest to bitwa na intelekt. You know, when you're a rookie, they can teach you everything about being a cop except how to live with a mistake. Rookie to żółtodziób albo początkujący. Anyway, I just couldn't bring myself to draw my gun on anybody again. I just couldn't bring myself to, czyli nie odważyłem się czegoś zrobić, nie dałem rady czegoś zrobić. I draw my gun to sięgnąć po broń albo wyciągnąć broń. They're ordering the others to cut the building's power. Regular as clockwork. Power to zasilanie albo prąd, a regular as clockwork, czyli jak w zegarku. How nice to make your acquaintance. How nice to make your acquaintance. Miło panią poznać. To jest bardzo oficjalne wyrażenie. Make someone's acquaintance. Poznać. Właściwie znaczy to samo co meet. Tylko właśnie jest formalne. I to jest jedna z wielu wypowiedzi, która pokazuje nam, że nasz czarny charakter to postać właśnie inteligentna, wykształcona. W końcu nuci odę do radości, prawda? Nie jakieś disco polo. Więc mamy tutaj czuć jakieś zagrożenie z jego strony, ponieważ wydaje nam się, że on wie, co robi. On nie jest taki głupi. Trudniejsze słówka dla chętnych. Relax. We got everything in this mug, man. Look at this. CD, CB, TV, telephone, full bar, VHS. Tu mamy kilka skrótów i innych słówek i wyrażeń, które znane są osobom dorastającym w latach 80., ale może dzisiaj warto je wytłumaczyć. Między innymi CD, no to pewnie wiecie, płyta CD. Ale od czego CD pochodzi? Jest to compact disc, czyli dysk kompaktowy. CB, no to radio. Wiemy, nie? CB radio albo CB radio nawet się po polsku mówiło. Tylko co to jest to CB? Citizens Band, a więc można powiedzieć radiowe pasmo obywatelskie. No i VHS, to też wiemy, VHS-y, kasety, to jest Video Home System, czyli po prostu magnetowid. Hot to trot dosłownie znaczy gorący do kłusu, czy gotowy do kłusu. Kłus to oczywiście jeden z kilku sposobów poruszania się przez konia, a właściwie chętny i gotowy. To właśnie znaczy hot to trot. Natomiast hook up with someone to poznać kogoś, najczęściej właśnie w celach romantycznych. I got a 6-month backlog in New York scumbags I'm still trying to put behind bars. I can't just pick up and go that easy. Backlog to zaległości. Put someone behind bars, wsadzić kogoś za kratki, o tym już też kiedyś mówiłam, że bars po
po angielsku to kratki, chociaż właściwie to słowo oznacza pręty. No i I can't just pick up and go, czyli nie mogę po prostu wstać i wyjść. When Alexander saw the breadth of his domain, he wept, for there were no more worlds to conquer. Benefits of a classical education. Tu mamy cytat z literatury. Breadth to szerokość albo bezmiar. To jest słowo, które pochodzi od przymiotnika broad, czyli szeroki, i o takich właśnie słowach oznaczających różne wymiary zakończonych w pisowni na TH, które nie są łatwe w wymowie. Mówiłam kiedyś na YouTubie w Po cudzemu w odcinku 127. Tam między innymi mamy takie słowa jak width, szerokość, length, długość, height, wysokość, depth, głębokość, no i właśnie breadth również. Mamy tu też słowo domain, które oznacza włości. Czasownik weep. Tu akurat występuje w czasie przeszłym. He wept, czyli łkał albo szlochał. I właśnie weep to łkać czy też szlochać. No i conquer, zdobyć. I always enjoyed to make models when I was a boy. The exactness, the attention to every conceivable detail. Conceivable to wyobrażalny, a every conceivable, w tym przypadku detail, to każdy możliwy szczegół. But I need the code key. Because I am interested in the $640 million in negotiable bearer bonds that you have locked in your vault. Bearer bond to obligacja na okaziciela. To znaczenie słowa bearer, czyli okaziciel, pochodzi od czasownika bear, które się zapisuje dokładnie tak samo jak niedźwiedź, bear. I ten czasownik oznacza właśnie nosić. Więc okaziciel, no to ten, kto ma przy sobie, czyli nosi przy sobie dany dokument. A tu będziemy mieć wypowiedź, która pojawia się po tym, jak na ekranie komputera widzimy napis Access code accepted, lock number one disabled i do you wish to proceed? Bet your ass I wish to proceed. You bet your ass, czyli no raczej, że, a proceed znaczy kontynuować. They have already killed one hostage. They are fortifying their positions while you're jerking me off on a radio. Now send the police Sir, back I've up already ASAP. Told you. Fortify to umocnić albo wzmocnić. Jerking me off, tutaj powiedzielibyśmy, że znaczy robisz mi dobrze. I to on akurat ma na myśli znaczenie przenośne, ale w dosłownym też możemy tego użyć. No i ASAP to skrót od As Soon As Possible, o czym mówiłam niedawno też na YouTubie w odcinku Po cudzemu numer 267. Tam się pojawiają właśnie takie wyrażenia, które znamy z biura, jak ASAP, czyli właśnie to, czy research, czy fuck up. If this is an emergency call, dial 911 on your telephone. Otherwise, I'll have to report this as an FCC violation. Fine, report me. FCC to Federal Communications Commission, czyli Federalna Komisja Łączności, amerykańska agencja, która reguluje zasady wykorzystania częstotliwości radiowych dla celów komunikacyjnych. Investigate a code 2 at Nakatomi Plaza, Century City. 8 Lincoln 30 to dispatch. I'm on my way. I'm on my way. To jestem w drodze. No to pewnie wiecie. Natomiast pojawia się tu też code 2, czyli tak jakby kod 2. I code 2 to pilna sytuacja, w której nie należy włączać syren. Dlatego właśnie policjant podjechał po cichu pod budynek. No signs of disturbance, dispatch. 8L30, roger, possible crank call. Check the area again and confirm. Disturbance to zakłócenia porządku, a crank call to telefon z groźbami. Who are you then? Just a fly in the ointment, Hans. The monkey in the wrench. The pain in the ass. Tu mamy kilka fajnych wyrażeń. Wszystkie właściwie mają znaczyć to samo, czyli coś, co po prostu przeszkadza, utrudnia, jakąś przeszkodą jest. I teraz fly in the ointment to dosłownie mucha w maści, a tak potocznie powiedzielibyśmy, że to weźmy rysa na szkle albo rzęsa w oku. Monkey in the wrench, dosłownie małpa w kluczu francuskim, a właściwie chodzi tutaj o wyrażenie a monkey wrench in the works, bo tak, monkey wrench to jest właśnie nazwa klucza francuskiego, a works to powiedzmy maszyneria. I w dawnych fabrykach właśnie w taki sposób można było zakłócić pracę wszystkich maszyn, po prostu gdzieś tam wrzucić między te maszyny czy na ten pas klucz francuski.
No i wszystko stanęło. Wszystko musiało czekać. No a pain in the ass to dosłownie ból w dupie, a tak naprawdę wrzut na dupie. This is Sergeant Al Powell of the Los Angeles Police Department. If the person who radioed for help can hear me on this channel, acknowledge this transmission. Tu ciekawe jest to, że słowo radio pojawiło nam się jako czasownik. Czyli if the person who radioed for help, czyli osoba, która wzywała pomoc przez radio. No i później acknowledge this transmission, czyli potwierdź ten komunikat. If you think of anything else you think we need to know, don't be shy, okay? In the meantime, I want you to find a safe place to hold up and let us do our job, understand? Hold up, dosłownie dziura do góry, to czasownik, który znaczy zaszyć się. Tonight, Los Angeles has joined the sad and worldwide fraternity of cities whose only membership requirement is to suffer the anguish of international terrorism. Anguish, trudność albo cierpienie. Approximately 2 hours ago, an unidentified group of men seized control of the Nakatomi building, sealing off all entrances and exits. Seize control of something to przejąć kontrolę nad czymś, a seal off, seal zapisywane seal, tak samo jak pieczęć albo foka, to odciąć dostęp do czegoś, albo po prostu odciąć. Rivers, you begin your reconnoiter. Tu mamy bardzo ładne słowo pochodzące z francuskiego. Reconnoiter, powie Brytyjczyk, a Amerykanin reconnoiter. I to znaczy rekonesans albo robić rekonesans, bo to może być i rzeczownik, i czasownik. Don't be impatient. Just wound them. Wound to zranić, skaleczyć albo drasnąć. I to też bywa czasem rzeczownikiem, bo oznacza rana. The police have themselves an RV. Ta wypowiedź to oczywiście żart, ponieważ RV, inaczej recreational vehicle, możemy powiedzieć, że to camper. No to tutaj nawet widzimy na ekranie, o jaki pojazd chodzi. Ewidentnie nie jest to kamper, tylko pojazd opancerzony. Strangely, the Volksfrei leadership issued a communique an hour ago, stating that Gruber had been expelled from that organization. Communique to oświadczenie. Kolejne słowo pochodzące z francuskiego. W polsku powiedzielibyśmy właśnie albo oświadczenie, albo komunikat. Hey, business is business. You use a gun, I use a fountain pen. What's the difference? Fountain pen. Ciekawe, czy wiecie, co to jest i ciekawe, czy w ogóle posiadacie coś takiego, bo jest to wieczne pióro. Czyli właśnie pióro albo na naboje, albo na atrament. Ja osobiście uwielbiam pisać piórem, mam ich kilka i to jest najprzyjemniejszy sposób pisania dla mnie. Ciekawe, czy wśród was są też jacyś pióromaniacy. Dajcie znać w komentarzach na YouTubie, bo na Spotify to wiecie. Możecie sobie tylko o tym pomyśleć, nie? You're here in a hostile takeover. You grab us for some green mail, but you didn't expect some poison pill was going to be running around in the building. Green mail to przejęcie akcji. I to jest słowo należące do tej samej kategorii co blackmail. Blackmail czarna poczta, green mail zielona poczta. Blackmail to oczywiście szantaż albo szantażować. No a green mail to jest raczej jakaś sytuacja związana z przejęciem po prostu akcji jakiegoś przedsiębiorstwa. Just trying to fire down a thousand-year-old Twinkie. What do they put in these cigs anyway? Sugar-enriched flour, partially hydrogenated vegetable oil, polysorbate 60, and yellow dye number 5. Just everything a growing boy needs. Twinkie to nazwa własna, jest to batonik po prostu. Właściwie to taki złoty biszkopt z kremowym nadzieniem. Aktor, który wcielił się w rolę policjanta, bardzo często zatrzymywany jest na ulicach i ludzie mu nawet próbują dać ten batonik albo pytają się, czy ma ochotę. No bo tutaj ewidentnie jest wielkim fanem tych Twinkiesów. No i tutaj mamy wymienione nawet składniki. Sugar enriched flour to mąka z cukrem, właściwie wzbogacona cukrem. Partially hydrogenated vegetable oil to częściowo utwardzony olej roślinny. Nigdy nie wiecie, kiedy wam się to przyda. Może nigdy. Polysorbate 60 to jest emulgator, czyli mieszanina estrów kwasu laurynowego i sorbitanu oksyetylenowana 20 molami cynku etylenu. Identyfikacja chemiczna to pochodna polioksy 1,2 etanodiylu. Nie mam pojęcia, co teraz powiedziałam, ale może wśród was są tacy, którzy mają. Także fajnie, że przynajmniej ktoś ma. No i wreszcie yellow dye to barwnik żółty. Good, then you'll give us what we want and save your friend's life. You're not part of this equation, it's time you realized that. Equation to równanie, również w znaczeniu matematycznym. The man is hurting. He is alone, tired, and he hasn't seen diddly squat from anybody down here. Hasn't seen diddly squat.
czyli figę widział albo gówno widział. I tego wyrażenia diddly squat używa się gramatycznie tak samo jak słowa anything, czyli czasownik musi być w formie przeczącej, dlatego tu jest hasn't seen diddly squat, tak jakbyśmy mieli hasn't seen anything, nic nie widział. I have comrades in arms around the world languishing in prison. The American State Department enjoys rattling its saber for its own ends, now I can rattle it for me. Languish znaczy marnieć albo usychać. Rattle to grzechotać. To może być też grzechotka, gdy to słowo jest rzeczownikiem. I stąd właśnie mamy też grzechotnik, czyli rattlesnake. A saber to szabla. To kolejne z tych słów, które trochę inaczej się pisze, bo po brytyjsku zapiszemy sabre, a po amerykańsku saber. The following people are to be released from their captors. Captor to porywacz. Może wam się kojarzyć to słowo z capture, czyli porwać albo schwytać, i captive, czyli osoba porwana. You have 2 hours to comply. Comply znaczy zastosować się. Hey, don't ask me, man. I'm just a desk jockey who was on my way home when you rang. Desk jockey, bardzo ładne wyrażenie, które oczywiście ma być wariacją na temat disc jockey, czyli DJ. Desk jockey to potoczne, nieco obraźliwe słowo, które oznacza jakby biurkowy. Nie wiem, czy używamy takiego określenia po polsku, ale gdybyśmy takie mieli, to właśnie to by znaczyło osoba, która siedzi przy biurku i ma właśnie taką niewdzięczną pracę, bo mogłaby robić coś innego, typu właśnie policjant, który jeździ po mieście albo bierze udział w jakichś akcjach, a tu niestety musi wypełniać papiery. I to jest właśnie taki biurkowy. Chalk up 2 more bad guys. Chalk up to dosłownie obrysuj kredą. Chodzi tutaj o to, że mamy policzyć te osoby jako nieżywe, bo właśnie tak oznacza się miejsce, w którym znaleziono zwłoki. You know we got a pool going on you. What kind of odds am I getting? You don't want to know. Pool, tak jak basen, to zakłady, a odds to prawdopodobieństwo. Właśnie tego znaczenia słowa pool używa się w nazwie Deadpool, czyli zakłady, kto zginie. Stąd wzięła się ksywa tego bohatera. Ray gun, czyli dosłownie broń na promienie, to coś, co nie istnieje. Jest to fikcyjna broń. Można to przetłumaczyć jako blaster albo pistolet promieniowy. Emergency lighting activate. Lighting albo lighting po brytyjsku to oświetlenie. Warto tutaj pamiętać, że mamy też takie słowo jak lightning. Tam jest jeszcze litera N w środku, która oznacza błyskawica albo piorun. Tutaj widzimy w tej scenie, jak nasz bohater, John McClane, siedzi w łazience już bez podkoszulka, bo związuje nim sobie krwawiącą stopę. Ciekawostką jest to, że kostiumografowie przygotowali dla aktora aż 17 podkoszulków w różnym stanie zniszczenia albo rozkładu, tak żeby dopasować je odpowiednio do momentu w filmie. Sift znaczy przesiać, a rubble to gruz. Nie wiem, czy kojarzycie, że we Flintstonach główny bohater to oczywiście Fred Flintstone, ale jego najlepszy przyjaciel to Barney Rubble. I tam prawie wszystkie nazwiska albo nazwy miejsc w jakiś sposób nawiązywały do kamieni. No więc właśnie rubble to gruz, czyli kamienie, bo co innego. Why'd you have to nuke the whole building, Hans? Nuke, zapisujemy nukę, no i to jest slangowe wyrażenie, które znaczy wysadzić coś w powietrze. Pochodzi oczywiście od słowa nuclear. A teraz czas na ćwiczenia. Nie musisz pauzować odcinka, bo tam, gdzie należy coś powtórzyć, zostawiłam pauzę, czyli ciszę. Więc nadal możesz mieć ręce zajęte, czymkolwiek są zajęte. Ja nie oceniam. Przygotuj tylko ucho lub uszy, jeśli szczęśliwie posiadasz oba, i jamę ustną. Ćwiczenie pierwsze. Powtarzaj na głos za bohaterami. Najpierw usłyszysz, jak mówię polski odpowiednik, a zaraz po nim oryginał filmowy po angielsku. I potem pauzę. Podczas pauzy powtórz angielską wypowiedź na głos. Fajna zabawka. Cute toy. Jak droga z lotniska? How was your ride in? Robi wrażenie. It's quite a place you have here. Gdzie mogę się odświeżyć? Is there a place where I could wash up? Jeszcze nie zakończono głosowania. The vote's not in yet. Liczę do 3.
I'm going to count to three. Jestem w drodze. I'm on my way. Jesteś bardzo spostrzegawczy. You're very perceptive. No proszę. Well, well, well. Miło panią poznać. How nice to make your acquaintance. Jesteś tylko zwykłym złodziejem. You're nothing but a common thief. Ćwiczenie drugie. Powtarzaj za mną słowa i wyrażenia. Podczas każdej pauzy powtórz moje słowa. I te polskie, i te angielskie. Czy coś ci to mówi? Does it ring a bell? Muszę się odlać. I gotta take a leak. Jest nadal w budowie. It's still under construction. Zrobiłaś świetną imprezę. You threw a great party. Jak tam zarząd? What's the word with the board of directors? Nauczyłam się tego w bólach. I learned it the hard way. Dzieci rozwalają dom. The kids are tearing the house apart. Nie wahaj się. Don't hesitate. To szukanie igły w stogu siana. This is a wild goose chase. Nie odważyłem się spróbować kasztana. I couldn't bring myself to try chestnut. No raczej, że napiję się grzanego wina. You bet your ass I'll have some mulled wine. Jej mąż to wrzut na dupie. Her husband is a pain in the ass. Znajdź bezpieczne miejsce, by się zaszyć. Find a safe place to hole up. Przejęli kontrolę nad samolotem. They seized control of the plane. Wypożyczyliśmy kamper. We rented out an RV. Uwielbiam pisać piórem wiecznym. I love writing with a fountain pen. Postaram się być bardziej elastyczna. I'll try to be more flexible. Ćwiczenie trzecie. Przetłumacz na angielski. Po usłyszeniu polskiego znaczenia, tym razem nie powtarzaj po mnie, tylko spróbuj od razu przetłumaczyć je na angielski. Oczywiście powiedz to na głos, wtedy lepiej zapamiętasz, niż tylko jeśli powiesz to sobie w myślach. Po pauzie usłyszysz poprawną wersję angielską i potem też będziesz mieć czas, by ją powtórzyć. Usłyszysz te same wyrażenia, co w ćwiczeniu drugim. Czy coś ci to mówi? Does it ring a bell? Muszę się odlać. I gotta take a leak. Jest nadal w budowie. It's still under construction. Zrobiłaś świetną imprezę. You threw a great party. Jak tam zarząd? What's the word with the board of directors? Nauczyłam się tego w bólach.
I learned it the hard way. Dzieci rozwalają dom. The kids are tearing the house apart. Nie wahaj się. Don't hesitate. To szukanie igły w stogu siana. This is a wild goose chase. Nie odważyłem się spróbować kasztana. I couldn't bring myself to try chestnut. No raczej, że napiję się grzanego wina. You bet your ass I'll have some mulled wine. Jej mąż to wrzut na dupie. Her husband is a pain in the ass. Znajdź bezpieczne miejsce, by się zaszyć. Find a safe place to hole up. Przejęli kontrolę nad samolotem. They seized control of the plane. Wypożyczyliśmy kamper. We rented out an RV. Uwielbiam pisać piórem wiecznym. I love writing with a fountain pen. Postaram się być bardziej elastyczna. I'll try to be more flexible. I to już wszystko na dzisiaj. Zostawiam Was z tym świątecznym, nieświątecznym klimatem. No bo to zależy od tego, jak sobie sami zinterpretujecie film Szklana Pułapka. O kolejnych filmach z tej serii raczej nie będę opowiadać, ale może zachęci Was to do tego, żeby całą serię obejrzeć sobie z rzędu. Ja właśnie tak je obejrzałam, kiedy miałam malutkie dziecko, ono bardzo dużo spało, a spało tylko na moim brzuchu, więc jedyne, co mogłam robić, to położyć się z nim na kanapie, włożyć słuchawki do uszu i oglądać filmy. I tym sposobem w 5 dni z rzędu obejrzałam 5 Szklanych Pułapek. Mam nadzieję, że też lubicie ten film, tak samo jak ja. Jest on jednak wyjątkowy. To znaczy otworzył pewien rozdział w historii filmów akcji, no bo właśnie jest to pierwszy film, w którym mamy nietypowego bohatera, nieumięśnionego kulturystę, tylko powiedzmy zwyczajnego gościa. No i mamy tam bardzo dużo elementów komediowych. Kiedyś takie połączenie akcja i komedia było nie do pomyślenia. A teraz proszę. Większość filmów akcji ma jakieś elementy komediowe, a zaczęło się właśnie od Szklanej Pułapki. Dobrze, to może już wystarczy tego gadania. Dziękuję Wam bardzo za dziś, do następnego razu i zostawiam Was z chwilą relaksu.